niezbyt przyjemne tutaj wstępy. Zapraszam Państwa do wysłuchania prezentacji, która będzie traktować tak naprawdę o tak zwanych zaawansowanych funkcjach poznawczych u bezkręgowców, czyli akurat u tych zwierząt, których większość ludzi nawet nie podejrzewa o posiadanie takich funkcji. Ja może rozpocznę od tego, że ja się tym tematem zajmuję od pewnego czasu z naukowego punktu widzenia dość intensywnie, również w takim aspekcie filozoficznym i etycznym. I ponieważ to jest noc biologów, a nie noc filozofów, to zrezygnuję może tutaj z takiego wstępu rozbudowanego i z przekazywania Państwu filozoficznych i etycznych kwestii. Skupię się raczej na kwestiach naukowych. Natomiast będę musiał takiego wstępu na początku tutaj dokonać. Muszę nadmienić, to jest tematyka kontrowersyjna dla wielu. Przede wszystkim dlatego, że jest to tematyka, która leży na pograniczu nauki, prawdziwej nauki i na pograniczu tak zwanego światopoglądu, czyli hierarchii wartości poszczególnych ludzi. A po pierwsze, jednym z ważnych argumentów, dla których taka wiedza z trudem dociera do świadomości społecznej, jest przede wszystkim to, że ludzie nie ufają nauce, o czym się łatwo przekonać, jak się śledzi zmagania szczepionkowców z antyszczepionkowcami COVID. Ludzie nie ufają nauce, przede wszystkim dlatego, że nie bardzo rozumieją, jak nauka działa, a po drugie ludzie niechętnie przyjmują albo chętnie odrzucają taką wiedzę, która stoi w sprzeczności z ich systemem wartości, z ich światopoglądem, który z reguły jest ugruntowany w jakiś tam ideologiczny sposób. Przyczyna tego jest również taka, że wiedza naukowa z założenia się zmienia. Wszystkie teorie naukowe, hipotezy zmieniają się i są czym prędzej zastępowane przez inne, jeśli te inne lepiej tłumaczą jakieś zjawiska. I no, to jest podstawowa i immanentna cecha badań naukowych. A systemy ideologiczne, które stoją u podstawy światopoglądów ludzi, z założenia są niezmienne. Nie po to ktoś wymyśla system ideologiczny, żeby go co i rusz zmieniać, i on jest z reguły wymyślany jako jedyny trwały i niezmieniający się w czasie. I to jest główna przyczyna takich, główna przyczyna również tego, że mimo że nauka od pewnego czasu jednoznacznie wypowiada się na temat tego, że również niektóre bezkręgowce, nie tylko kręgowce, ale również niektóre bezkręgowce mają coś, co możemy nazwać umysłem i wyższymi funkcjami poznawczymi, to taka wiedza nie jest w społeczeństwie rozpowszechniona. Jeszcze do tego przejdę, natomiast takich kilka punktów, żeby ten wstęp rozwinąć nieco, to jest taki, że rozpatrywanie zdolności poznawczych zwierząt to nie jest kwestia poglądów. To jest kwestia akceptacji albo nie argumentów naukowych i czy to się komuś podoba, czy nie, to eksperymenty naukowe jednoznacznie pokazują pewne fakty. To nie jest kwestia przyjmowania poglądów. Trzeba zdać sobie sprawę, że oczywiście człowiek jest takim zwierzęciem, które ma zdecydowanie najbardziej rozwinięte zdolności poznawcze w nieporównywalnie większym stopniu niż wszystkie inne zwierzęta, ale takie zdolności poznawcze u zwierząt i człowieka to nie jest hierarchiczna struktura z wyraźnymi granicami, ale raczej kontinuum. I od mniej więcej 20 lat wiadomo, że wiele zwierząt ma te zdolności dużo bardziej wyrafinowane niż się wydawało. I nie mówię tutaj o słoniach, psach, koniach i innych zwierzętach, co do których wiele osób ma taką świadomość, że mają one zupełnie nieźle działające umysły, ale o takich zwierząt, które wiele osób nie przyjmuje tego do wiadomości albo sobie z tego nie zdają sprawy. Również istnienie tak zwanej świadomości albo świadomego umysłu to, jak postuluje wiele autorytetów, jest to cecha przynależna nie tylko ludziom. I postuluje się takie istnienie czegoś w rodzaju świadomego umysłu u wszystkich kręgowców i u wielu grup bezkręgowców, co też stanowi troszeczkę wyłom w światopoglądzie wielu ludzi. Wiadomo, że wiele stanów umysłowych jest wspólnych człowiekowi i zwierzętom, takich stanów umysłowych, jak na przykład odczuwanie bólu, emocje, podstawowe pojęcia,
czy jakieś protomatematyczne zdolności, na przykład szacowanie liczebności zbiorów. I wreszcie do świadomości społecznej trafia i trafiło już wiele takich informacji na temat kręgowców. Podkreślam raz jeszcze, bez kręgowców nie i wynika to raczej z odrzucania przez ludzi takiej niewygodnej, przeszkadzającej im w podejmowaniu rozmaitych decyzji wiedzy. Tutaj trzeba dojść do tego, że te wszystkie terminy, które się tutaj pojawiły na ekranie, niesłychanie ważne, wręcz podstawowe w rozpatrywaniu zachowania się organizmów, neurobiologii i tak dalej, są bardzo różnie definiowane. I do każdego z tych terminów można znaleźć w piśmiennictwie bardzo wiele definicji, a ludzie i tak traktują to terminy zgodnie z potocznymi definicjami, które nie do końca są zgodne z naukowymi i to powoduje ogromne zamieszanie. Dlatego apeluję do Państwa, jeśli będą Państwo czytali jakieś informacje, takie bardzo generalne stwierdzenia na temat indywidualności, uważności czy emocji u zwierząt w porównaniu na przykład z ludźmi, żeby się Państwo upewnili, jaką definicję tego terminu autor uznaje. Tutaj jako przykład mogę podać taką książkę, którą niedawno przeczytałem. Książka, która w tłumaczeniu takim szybkim traktuje o zachowaniu się i inteligencji u roślin. To jest taka tematyka dość popularna w pewnych kręgach. Otóż autorzy tej książki, bardzo szacowni naukowcy, postulują istnienie czegoś w rodzaju inteligencji u roślin i wyjaśniają i dokumentują to na wielu przykładach. Kruczek polega na tym, że przyjmują taką definicję inteligencji, którą oni akurat uznają za bardzo dobrą. Nie jest to ani jedyna, ani najczęściej spotykana definicja inteligencji, jaką można w fachowych książkach znaleźć. Czyli to jest taka definicja inteligencji, według której rośliny można uważać za organizmy inteligentne. Według większości innych definicji inteligencji rośliny inteligentne nie są. I w wielu przypadkach możemy dojść właśnie do takich kontrowersji. Przejdę może teraz troszeczkę do historii. Ogromny postęp nauk, który się dokonywał w gwałtowny sposób, mniej więcej od początku XVII wieku, jeśli chodzi o poznanie organizmów i funkcjonowania organizmów zwierząt, łącznie z ich zachowaniem, nie byłby możliwy, gdyby nie upowszechnienie poglądów dwóch bardzo słynnych uczonych filozofów. Obaj są uważani przez różnych filozofów, każdy z nich z osobna za ojca współczesnej filozofii europejskiej. U góry widzimy Kartezjusza, francuskiego filozofa René Descartes, który zasłynął wieloma mądrymi myślami, ale również upowszechnił w świecie ówczesnych uczonych taką ideę, że zwierzęta są rzeczy... Przepraszam, kogoś słyszę, kto nie ma wyłączonego mikrofonu. Bardzo bym prosił może o włączenie. Zwierzęta według Kartezjusza, co udowadniał, co wykazywał w swoich filozoficznych pismach, są to w istocie automatyczne mechanizmy, pozbawione są myślącej duszy, nie mają świadomości, nie posługują się językiem, a więc tak naprawdę można to zgeneralizować do tego, że zwierzęta nie cierpią. Można z nimi robić to, co nam się podoba, na przykład, żeby nauka rozwijała się do przodu, bo zwierzęta tylko sprawiają wrażenie, jakby cierpiały. Spotkało się to z ogromnym odzewem ówczesnych uczonych i tak naprawdę no, smutna prawda jest taka, że nauka europejska nie rozwinęłaby się tak szybko, nie osiągnęłaby krótko takiego poziomu wiedzy o tym, jak organizmy funkcjonują, gdyby uczeni z entuzjazmem nie przyłączyli się do tych poglądów Kartezjusza, bo ogromna większość wiedzy została w krótkim czasie zdobyta na podstawie sekcjonowania zwierząt. Bardzo często wiwisekcjonowania, uśmiercania zwierząt w sposób bardzo okrutny, przeprowadzania na nich eksperymentów, co z jednej strony bardzo przyspieszyło rozwój nauki, z drugiej strony
było z punktu widzenia dzisiejszej etyki nie do przyjęcia. Drugi, równie słynny filozof to Immanuel Kant, ten, którego widzimy, młodszy około 100 lat, trochę więcej, 150 lat od Kartezjusza, który również jest uważany za niesłychanie wpływowego filozofa, również filozofa nauki i etyka, który jednoznacznie potwierdzał takie podejście do badania zwierząt. Zwierzęta nie są świadome i istnieją jedynie jako środek do celu, a tym celem jest człowiek. I rzeczywiście ci, którzy wykorzystują w okrutny sposób zwierzęta do eksperymentów, postępują okrutnie, ale ten cel jest godny pochwały, można to usprawiedliwić korzyściami, które z tego wynikają. No, wielu bardziej współczesnych naukowców również się utożsamiło z tym poglądem i historia nauki, historia nauk o zwierzętach pełna jest rozmaitych eksperymentów, które niesłychanie przybliżyły zrozumienie wiedzy, jak organizm zwierzęcy działa i jak się zwierzęta zachowują. Natomiast budzą one dzisiaj wątpliwości natury etycznej. Tutaj mamy rysunki takich eksperymentów, eksperymenty Iwana Pawłowa nad warunkowaniem, podstawowe, takie ikoniczne, można powiedzieć, eksperymenty z fizjologii zwierząt, które przyniosły między innymi temu uczonemu Nagrodę Nobla, które z dzisiejszego punktu widzenia w rzeczywistości, kiedy działają komisje etyczne, przyniosłyby wiele wątpliwości. Takie eksperymenty, na przykład jak ten na kotach, dotyczące funkcjonowania mózgu zwierząt, odbywają się aż do dziś i budzą one u coraz większej frakcji ludzi protesty. W zasadzie od lat 60. XX wieku czasami masowe protesty, powstały organizacje, które sprzeciwiają się tego rodzaju eksperymentom. Natomiast powszechnie aż do dzisiaj wykorzystywane są eksperymenty, tak jak widzimy z prawej strony, eksperymenty na żywych bezkręgowcach przy milczącym założeniu, że nie mają one umysłów na tyle wyrafinowanych, żeby można było mówić o nieetycznym postępowaniu z tymi zwierzętami i takich argumentów wysuwa się wiele. Tak naprawdę blisko wiąże się ta kwestia zdolności poznawczych do kwestii związanych z bólem, z odczuwaniem cierpienia. Dla niektórych są to nierozerwalnie złączone ze sobą kwestie. Natomiast zwracam uwagę na to, że bardzo popularny i w piśmiennictwie, i w mediach, tak i zresztą w wypowiedziach pojedynczych osób, argument taki, że bezkręgowce nie odczuwają bólu, są z reguły oparte na prostym, podstawowym, logicznym błędzie. To jest takie rozumowanie, na przykład mamy korę mózgową, uruchomienie pewnych określonych obszarów odczuwamy jako ból. I zwierzęta posiadające korę mózgową odczuwają to jako ból. Ryby na przykład i bezkręgowce nie mają kory w mózgu, dlatego nie odczuwają bólu. Zwracam uwagę, że od czasów Arystotelesa takie sylogizmy są dokładnie opisane z wnioskowania, jeśli A to B, czyli z A wynika B, wcale nie wynika rozumowanie, że jeśli nie A, to nie B. Można by to zilustrować takim przykładem, no też może biologicznym. Wiemy, że wodne zwierzęta oddychają przy pomocy wyspecjalizowanych narządów oddechowych, takich jak skrzela, skrzelotchawki. Niektóre oddychają płucami, podpływając do powierzchni ciała, do powierzchni wody i tak dalej. Ale nie możemy wyciągnąć z wniosku, że jeśli dane zwierzę nie ma żadnego z takich organów oddechowych, to że ono nie oddycha, bo są takie zwierzęta wodne, które nie mają takich organów, na przykład skąposzczety, a one tym niemniej oddychają, po prostu nie potrzebują takich organów do oddychania, bo oddychają przy pomocy powierzchni ciała. Bardzo prosty przykład, który jest analogią do takiego rozumowania.
Ewolucja stworzyła wiele analogii, w których różne struktury podobnie funkcjonują, mimo że mają kompletnie inne pochodzenie. Zwierzęta nie mówią, nie posługują się językiem zrozumiałym przez człowieka, dlatego jesteśmy zmuszeni polegać na oznakach, na behawioralnych oznakach bólu, na oznakach złożonych funkcji poznawczych, na oznakach posiadania świadomości. Wiele zwierząt ma struktury analogiczne do kory mózgowej, czego jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie brano pod uwagę, dlatego jest wysoce prawdopodobne, a w zasadzie niemalże pewne, że muszą odczuwać coś w rodzaju bólu, bo odczuwanie negatywnych bodźców musi być faworyzowane przez dobór naturalny, bo organizmy muszą unikać takich działań, które mogą skutkować uszkodzeniem ciała. Niezbędny do odczuwania bólu wydaje się scentralizowany mózg, czy scentralizowana część układu nerwowego i jakieś funkcje poznawcze, które są przeciwieństwem takich automatycznych schematów zachowania, jakie przypisywał zwierzętom jako jedyne, na przykład Kartezjusz. Jeśli stwierdzimy, że jakieś zwierzę ma scentralizowany układ nerwowy i dość zaawansowane funkcje poznawcze, musimy w zasadzie automatycznie uznać, że odczuwa coś w rodzaju bólu. Takie reakcje na bodźce bólowe, na przykład u niektórych stawonogów eksperymentalnie wykazano, że one dużo bardziej odpowiadają doświadczeniom bólowym kręgowców, a nie tylko prostym wzorcom odruchowym, co wskazywałoby jednoznacznie, że również bezkręgowce są w stanie odczuwać ból i cierpienie. Jak się klasyfikuje zdolności poznawcze, czyli jak się klasyfikuje komplikacje umysłu rozmaitych zwierząt? Otóż wyróżnia się u nich tak zwane podstawowe zdolności poznawcze, które takie jak podstawowe uczenie się, habituacja, uwrażliwianie, które występuje u wszystkich znanych zwierząt. Uczenie się skojarzeniowe wykazano, że występuje u przedstawicieli wszystkich grup zwierząt. Warunkowanie klasyczne i warunkowanie instrumentalne można wykazać w zasadzie u wszystkich zwierząt tkankowych, trójwarstwowych. Można wykazać istnienie takiego warunkowania. Nieco, czy nawet w większym stopniu, możemy rozróżnić, podzielić zwierzęta na grupy, na zwierzęta, które posiadają lub nie zaawansowane zdolności poznawcze. Takie jak na przykład uczenie się kompleksowe, w której można sobie wyróżnić na przykład uczenie się pojęć, uczenie się kontekstowe, czyli polegające na odpowiedniej reakcji na bodźce w zależności od zmieniającego się kontekstu środowiskowego, tworzenie map przestrzennych i inne tego typu zachowania, stwierdzono, że występują one przynajmniej u niektórych grup bezkręgowców, takich jak na przykład niektóre grupy owadów, pająki, dziesięcionogi, a przede wszystkim głowonogi, czyli przedstawiciele mięczaków. Głowonogi są to zwierzęta, które są najlepiej pod tym względem poznane, najwcześniej się nimi zajęto, uchodzą one, co nawet w niektórych podręcznikach jest zaznaczane za takich intelektualistów wśród bezkręgowców, zwierzęta, u których najwięcej wykazano istnienia skomplikowanych i złożonych funkcji poznawczych. Drugą z takich grup są dziesięcionogi, taka grupa niegdyś wyróżnionej grupy skorupiaków, takie jak raki, homary, kraby, o tak właśnie wyglądające zwierzęta. Kolejna grupa to są błonkówki, często żyjące w złożonych społecznie grupach. O niektórych z nich dowiedzą się Państwo w następnym wykładzie, który się rozpoczyna za 20 minut, czyli takie zwierzęta jak na przykład mrówki albo trzmiele. Wreszcie takie zaawansowane funkcje poznawcze wykazano u niektórych muchówek, między innymi u ulubionym dla niektórych eksperymentatorów, dla
biologów o zacięciu genetycznym muszek owocowych, czyli przedstawicieli rodzaju drozofila i wreszcie u niektórych innych grup owadów, takich jak na przykład karaczany czy świerszcze. Wiele pomysłowych eksperymentów wykazało, że te zwierzęta są dużo lepiej sobie radzą intelektualnie ze skomplikowanymi problemami, niż to się niegdyś wydawało. Co takiego potrafią robić głowonogi? Literaturę na ten temat można znaleźć bardzo obszerną, bardzo wiele ciekawych filmów w internecie, na których głowonogi, ośmiornice muszą się odkręcać i zakręcać słoiki, żeby wyciągać stamtąd smakołyki, muszą się chować do rozmaitych kryjówek. Tak naprawdę od lat 80. badano głowonogi pod tym kątem i nic dziwnego, że właśnie u głowonogów znaleziono wiele tego typu zachowań, bo mają one wielki, jak na bezkręgowca, bardzo scentralizowany mózg, to widzimy, co jest u góry zaznaczone na niebiesko, i potrafią one wiele takich rzeczy, których wydawałoby się bezkręgowce nie potrafią robić. Potrafią działać w sposób elastyczny, potrafią stosować wnioskowanie przyczynowe, które na przykład umożliwia im tworzenie tak zwanych modeli umysłu swoich prześladowców. Są w stanie przewidzieć, jak zachowa się prawdopodobnie konkretny gatunek drapieżnika, z którym mają do czynienia. Żeby przewidzieć zachowanie, muszą sobie tworzyć w umyśle taki model konkretnego drapieżnika. Potrafią przewidywać skutki, potrafią stosować wyobraźnię, na przykład głowonogi w sytuacji znudzenia i braku bodźców potrafią się bawić w bardzo pomysłowy sposób przy pomocy strumienia wody, które same generują, czyli również tego typu zachowania wymagające wyobraźni możemy u głowonogów znaleźć i o tym wiadomo i można bardzo wiele dowodów wszędzie w piśmiennictwie znaleźć. Znacznie mniej wiadomo i znacznie mniej wiedzą ludzie, którzy się tym naukowo nie zajmują, że bardzo skomplikowane umysłowe działania potrafią wykazywać niektóre dziesięcionogi, takie jak na przykład langusty, albo homary, albo kraby, które stosunkowo łatwo nauczyć no, takiego kontekstowego zachowania. Na przykład tu są wyniki takich eksperymentów pomysłowych na languście. Taką langustę można nauczyć, żeby zaprzestawała poszukiwania pokarmu, jeśli otrzyma mieszankę dwóch zapachów. Jeśli będą to mieszanki innych zapachów albo te same zapachy podawane osobno, to takiej reakcji nie zachowa się. Natomiast jeśli taki każdy zapach zostaje poddany oddzielnie, szukają pożywienia w dalszym ciągu. Można również langusty nauczyć, żeby w taki właśnie sposób zaprzestając szukania pożywienia, reagowały na mieszankę jedną, ale na mieszankę tego składnika z innym nie reagowały. W takich skomplikowanych eksperymentach wykazano, że dość łatwo wykazać, że langusta szybko uczy się rozróżniać składniki zapachów, traktować je osobno i szybko uczy się generalizacji, czyli rozpoznawania mieszanki zapachów na podstawie najważniejszego w kontekście eksperymentu czy środowiskowo jednego składnika. Oczywiście takie eksperymenty na zwierzętach wodnych, takich jak właśnie takie duże dziesięcionogi, są trudniejsze do przeprowadzenia niż na organizmach, które kierują się przede wszystkim wzrokiem, bo dużo trudniej takie eksperymenty przeprowadzić. Ten świat umysłowy langusty w dużej mierze złożony jest z reakcji na bodźce olfaktoryczne, czyli zapachy czy smaki, ale również można wykazać, że takie umysłowe procedowanie bodźców jest u langusty dużo bardziej skomplikowane, niż można by się spodziewać. Tego typu eksperymenty doprowadziły do tego, że w niektórych krajach utrudnia się na przykład sprzedaż żywych homarów, zabiega się o to, żeby jeśli już musimy w celach konsumpcyjnych dziesięcionogi zabijać, żeby czynić to w taki sposób, żeby
może by sprawiać im najmniej cierpienia, co no, jest taką zmianą troszkę postępowania, która zaszła u ludzi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Najbardziej wyrafinowane badania tworzono na mózgu owadów. Tutaj mamy przykład graficznego przedstawienia u dołu tak zwanego konektomu. Co najmniej dwa gatunki owadów zostały poznane w taki sposób, że wszystkie komórki nerwowe w centralnym układzie nerwowym zostały opisane, skatalogowane i poznano ich funkcje. Można wygenerować sobie taką trójwymiarową mapę mózgu owada. Na górnym rysunku widzimy funkcjonalne części bardzo małego mózgu pszczoły, który jednakowoż zawiera bardzo wiele działających w wyrafinowany sposób części, między innymi to, na co pokazują dwie niebieskie strzałki, czyli tak zwane ciała grzybkowate, które jak się wydaje u owadów odpowiadają właśnie za zaawansowane funkcje poznawcze, za kojarzenie, za uczenie się kontekstowe i uczenie się pojęć. To są takie struktury, które w dużej mierze można porównać do obecności kory nowej u kręgowców. Tutaj na koniec pokażę Państwu dwa przykłady takich eksperymentów, które się na owadach wykonywano, które swego czasu zrobiły bardzo dużo zamieszania. Można znaleźć w internecie bardzo ciekawe filmy pokazujące, jak można nauczyć szybko trzmiele, no czegoś, co po angielsku nazywają przeciąganiem liny. Można trzmiela szybko nauczyć, żeby wyciągał przy pomocy swoich odnóży, ciągnąc za sznurek odpowiedni taki krążek plastikowy, na którym znajduje się jakiś smakołyk. I to samo w sobie jest już ciekawe, bo uczą się one tego szybko, ale pokazano, że osobniki uczą się od siebie. To jest coś, co naukowcy nazywają początkami tak zwanej kultury kumulatywnej, gdzie poszczególne osobniki uczą się od siebie. I taki trzmiel, który obserwuje sprytnego osobnika, bo tylko niektóre osobniki są na tyle sprytne, że potrafią szybko się nauczyć i uczyć inne osobniki takich działań. Taki obserwator może się tego nauczyć i część osobników, nawet niewytrenowanych, uczy się od takich osobników wytrenowanych takiej funkcji, tym łatwiej, im bardziej jest to uczenie tak zwane socjalne. Jeśli taki trzmiel może się w towarzystwie znanych sobie osobników z bliska przyjrzeć takiemu procesowi wyciągania liny, uczy się wielokrotnie prędzej, co widać na tych dolnych wykresach. Zarzucono tutaj naukowcom, że wcale nie jest to takie uczenie się od podstaw, bo trzmiele wykorzystują tutaj takie umiejętności, które zapewne w życiu mogą się z nimi spotkać. Dlatego ta sama grupa naukowców opracowała eksperyment, gdzie nauczono w analogiczny sposób trzmiele czynności kompletnie bezsensownej, nazwano to umiejętności gry w piłkę. Po prostu trzmiel, żeby osiągnąć korzyść w postaci smakołyku, nauczył się, żeby piłkę, taką małą piłeczkę umieścić w dołku, w odpowiednim miejscu takiej platformy i też osobniki uczyły się wykonywania takich czynności poprzez obserwację innych osobników i wtedy, kiedy miało to charakter uczenia się socjalnego, było to uczenie się dużo bardziej skuteczne. Widzimy tutaj, że rzeczywiście bezkręgowce są w stanie wykonywać dużo bardziej wyrafinowane czynności niż każdy nie zdający sobie z tego sprawy człowiek mógłby przypuszczać, co stawia pod znakiem zapytania dla wielu osób etyczną dopuszczalność na przykład masowej hodowli owadów na pokarm, co jest obecnie coraz bardziej popularne. Na koniec powiem Państwu o czymś innym. Emocje to jest coś, co się da łatwo zdefiniować. Mają Państwo tutaj taką szybką definicję podręcznikową tak zwanych emocji. W stosunku do tych bezkręgowców, które widzimy u dołu, wykazano istnienie czegoś, co interpretuje się jako emocje. Ten optymizm, pesymizm, który widzimy, to reakcja polegająca na tym, że
osobniki uczą się reagować na niejednoznaczne bodźce w sposób bardziej lub mniej pesymistyczny lub optymistyczny. Wydaje się, że taki afekt psychiczny występuje również u owadów i może on w skuteczny sposób zmieniać ich nastawienie do wykonywania rozmaitych czynności, zwłaszcza w sytuacjach niejednoznacznych, czyli że wcale owady, ale również pająki, inne bezkręgowce nie są takimi automatami, które bazują wyłącznie na wrodzonych instynktach, a ich psychika jest dużo bardziej skomplikowana niż mogłoby się, by się wydawać. To jest wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia i chętnie mógłbym uczestniczyć w dyskusji kilkuminutowej, jeśli by Państwo tylko chcieli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Ja Państwa zachęcałam do wpisywania pytań na czacie. Bardzo proszę o dopisywanie ich tam. Ja po pierwsze mam takie pytanie, czy pan profesor nie uważa, że problem z rozumieniem, że bezkręgowce mogą również odczuwać ból, wynika z tego, że te ich behawioralne oznaki bólu są no, dla nas nieczytelne? Znaczy, no, jeśli mogę sobie szybko udzielić głosu, oczywiście, że tak, to jest dokładnie to samo, co na przykład profesor Elżanowski w swoich artykułach opisywał, zupełnie inaczej traktujemy ssaki, które przy zadawaniu im bólu krzyczą i się wyrywają, a inaczej traktujemy karpia, który ma mózg dużo bardziej podobny do ssaka niż jakikolwiek bezkręgowiec, dlatego że ryba nie krzyczy. Ryba, trudno powiedzieć, żeby się wyrywała. Dlatego dla wielu ludzi jest to oznaka tego, że nie czuje bólu. Oczywiście jest to taki dość, trzeba przyznać, oparty na błędzie logicznym, taki dość prymitywny sposób wyciągania informacji. Bardzo podobnie chyba z owadami czy z bezkręgowcami się czyni. Rzeczywiście kłopot z rozpoznaniem oznak bólu, do których ludzie są przyzwyczajeni. To jest chyba jedna z głównych przyczyn.